Cześć, z tej strony Fizjoterapia HD. W dzisiejszym materiale mamy dla Was prosty test służący do diagnostyki ciśnienia nadgarstka. Bardzo popularny temat, bardzo często diagnozowany, nie zawsze słuszny. Ale jeden z testów, który może nam pomóc w diagnostyce, jest test Falena. Test Falena jest bardzo prostym testem i wygląda następująco. Składamy ręce, żeby dotknęły się stroną grzbietową, co mocno powoduje kompresję kanału nadgarstka i przebiegającego tędy nerw. W takiej pozycji mocno zgięciowej nadgarstka utrzymujemy i czekamy, aż pojawią się objawy z nerwu pośrodkowego, czyli mrowienie, drętwienie pierwszych trzech palców. Oczywiście to nie są jedyne objawy, ale tego będziemy oczekiwać. Będziemy oczekiwać objawów, z którymi przyszedł pacjent, który ma podejrzenie ciśnienia nadgarstka. W takim teście trzymamy od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. W niektórej literaturze jest napisane, żeby trzymać aż do 10 minut, ale jeżeli będziemy trzymać 10 minut, to nawet w zdrowej ręce pojawią się objawy i nie tylko z nerwu pośrodkowego. Także test Falena, składamy stronami grzbietowymi dłonie i utrzymujemy tak do kilkudziesięciu sekund, aż pojawią się objawy. Jeżeli w szybkim tempie nie pojawią się objawy z nerwu pośrodkowego, to może to świadczyć o tym, że nie ma problemu z ciśnieniem nadgarstka lub test nie jest wiarygodny. Ale najczęściej, jeżeli rzeczywiście objawy są, jeżeli jest problem z nerwem pośrodkowym, to w tym teście będzie to też odczuwalne. Test Falena, bardzo łatwy test do diagnostyki nerwu pośrodkowego i ciśnienia nadgarstka. Sprawdzajcie, oceniajcie. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat nerwu pośrodkowego, robiliśmy na ten temat filmik i możecie go znaleźć w naszych materiałach. Gdzieś tutaj może na górze go umieścimy. Sprawdzajcie, testujcie. Pamiętajcie, że nerw pośrodkowy nie musi być uciśnięty tylko w kanale nadgarstka. Ma jeszcze kilka innych potencjalnych miejsc ucisku i musimy to sprawdzić. Nie zostawiajmy tylko jednego miejsca, bo wcale nie musi być to problem ciśnienia nadgarstka, czyli ucisku w kanale nadgarstka. Może być to ucisk w mięśniu pochyłym, czy mięśniu piersiowym, czy w obrębie przedramienia. Ale test Falena, bardzo łatwy, prosty test do diagnostyki ciśnienia nadgarstka. Przykładamy i sprawdzamy. Możecie potestować u siebie, ale koniecznie sprawdźcie to u swoich pacjentów, którzy mają podejrzenie ciśnienia nadgarstka lub dziwne drętwienia trzech palców podczas pracy, trzymania jakichś cięższych przedmiotów. Pozdrawiamy, Fizjoterapia HD.